Witajcie. Chcę Wam dzisiaj zaproponować dosyć dużą serwetę. Serwetę z kołnierzem, ponieważ najpierw robimy środkową część, a potem dopiero dorabiamy kołnierz. Bardzo prosto się ją robi. Polecam. Efekt, jak widać, jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Serweta jest dosyć duża, 82 cm od czubka do czubka kołnierza. Jest bardzo przyjemna w robieniu, a efekt wydaje mi się, że naprawdę wart zachodu. Do zrobienia serwety użyłam kordonka nowosolskiego poliestrowego numer 6. Ja akurat mam kolor bielony, bardzo ładny, bardzo mi się dobrze pracuje na tym kordonku. Do tego używam również szydełka numer 2. Taki zestaw mi odpowiada i tak też będę robiła. Wiem, że do tego kordonka jest też zalecane szydełko 1,5. Jeżeli ktoś robi bardzo luźno, to polecam wtedy wziąć to mniejsze. Ja robię dosyć ciasno, więc szydełko numer 2. A więc zaczynamy. Jak zwykle pętelka początkowa, czyli ładnie sobie zawijam i mam pętelkę, którą mogę oczywiście ściągnąć. Na początek robię 8 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Łączę oczkiem ścisłym. No i teraz zaczynają nam się okrążenia. W pierwszym okrążeniu robimy 24 słupki. Czyli 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze 23. Czyli robimy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24. I łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko łańcuszka. Raz, dwa, trzy, tu. Koniecznie pod dwie niteczki i oczko ścisłe. Mamy pierwsze okrążenie. Oczywiście tę niteczkę od razu już mam wrobioną. Mogę ją właściwie ściąć. No dobrze. To teraz drugie okrążenie. Z tego słupka robię dwa słupki. Czyli raz,
dwa, trzy, jako pierwszy słupek i od razu drugi słupek w tym samym oczku. Tak. Jest słupek, tak? Czyli dwa słupki w jednym oczku. Teraz trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I omijam jeden słupek, wbijam się w następny pod dwie niteczki. Robię jeden słupek i robię drugi słupek w tym samym oczku. Tak? Mam dwa słupki w tym samym oczku. Znowu trzy oczka łańcuszka. I znowu omijam jeden słupek i w następny wbijam się pod dwie nitki i robię dwa słupki. Raz i robię dwa. Tak? Jeszcze raz pokażę. Trzy oczka łańcuszka, omijam jeden i wbijam się w następny. Koniecznie pod dwie nitki. Raz i dwa. I jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. Tak? Jest to drugie okrążenie. Zrobicie już je sami do końca. Czyli dwa słupki w jednym oczku, trzy oczka łańcuszka. Omijam słupek, dwa słupki. W jednym oczku trzy oczka łańcuszka, omijam słupek i tak dalej. To jest drugie okrążenie. Drugie okrążenie już mam prawie skończone. Jak zwykle, kończąc okrążenie, robię tu w trzecim oczku raz, dwa, trzecie, pod dwie niteczki robię oczko ścisłe. I tu muszę zakończyć oczkiem ścisłym. Teraz już mam koniec drugiego okrążenia. I żeby nie było potem przykro, lepiej sprawdzić, czy mamy na pewno 12 par. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Bo jak będzie inaczej, no to niestety potem jest przykro, po 2-3 godzinach pracy próć. Czyli 12 musi być tych par słupków. No i zaczynamy trzecie okrążenie. W trzecim okrążeniu w pierwszym słupku robimy słupek w słupek, czyli 3 oczka łańcuszka, bo to jest ten nasz oszukany. W drugim słupku robię 2 słupki. Pod dwie niteczki wbijam się, robię jeden, tak, i robię jeszcze jeden w tym samym oczku. Ok, czyli zrobiło nam się z dwóch słupków, zrobiły nam się trzy. Teraz mieliśmy trzy oczka łańcuszka, mamy trzy oczka łańcuszka, tak, i teraz znowu będziemy pracować na następnej parze słupków, czyli nad pierwszym pod dwie niteczki robię słupek. Raz, tak. I teraz nad drugim robię dwa słupki. Jest raz i dwa w to samo oczko. Czyli wychodzą nam teraz trzy słupki. I znowu trzy oczka łańcuszka, tak, i znowu w pierwszy słupek jeden słupek, tak, a w drugi słupek dwa słupki, raz i dwa, i znowu trzy oczka łańcuszka. Tę sekwencję powtarzamy całe trzecie okrążenie. I tu dwa. I już zostawiam Was z tym trzecim okrążeniem.
dacie sobie radę. Zamykamy oczywiście oczkiem ścisłym i w tym momencie będę już zaczynała czwarte. Trzeci zakończony rządek, czyli trzecie okrążenie i bierzemy się za czwarte. W czwartym okrążeniu, jak już tutaj połączyłam oczkiem ścisłym, muszą przejść nad to drugie oczko, też oczkiem ścisłym, tak? Nad ten drugi słupek, ten środkowy. Czyli ten pierwszy jest omijany. Nad tym środkowym słupkiem robię trzy oczka łańcuszka, tak? Nad tym trzecim słupkiem robię słupek, czyli mam już tutaj dwa słupki. Teraz od razu nad łukiem, od razu tu z brzegu robię dwa słupki. Raz i dwa. Tak, czyli cztery słupki zrobiły mi się z tych trzech i to takie przesunięte. Teraz cztery oczka łańcuszka, dwa, trzy i cztery. I powtarzam to samo, czyli pierwszy omijam, wbijam się w drugi. Jeden słupek nad słupkiem. Raz. Tak. W ten trzeci. Słupek nad słupkiem. Tak. Już mam dwa. I jeszcze pod łukiem dwa słupki. Raz i dwa. Razem mamy cztery słupki i cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i cztery. I znowu cała sekwencja. Pierwszy omijamy, wbijamy się w drugi. Wbijamy się w drugi pod dwie niteczki. Jest raz, pod ostatni, czyli ten trzeci z poprzedniego rzędu, tak, i jeszcze dwa pod łukiem, raz i pod łuk, dwa, mamy cztery i znowu cztery oczka łańcuszka i w ten sposób, już ostatni raz pokażę, pod drugi słupek, tak, znaczy pod, nad trzecim słupkiem, tak, i jeszcze dwa słupki, raz i dwa i cztery oczka łańcuszka. Dobrze, całą sekwencję z tego czwartego rzędu powtarzajcie w kółeczku. Zakończyłam czwarty rząd, bierzemy się za piąty. No i teraz, tak jak w poprzednim rzędzie, jak już zakończyłam tutaj oczkiem ścisłym, muszę przejść nad to drugie oczko, czyli tu pod dwie nitki robię oczko ścisłe. Tak, czyli przechodzę nad drugi słupek w ten oto sposób. No i robię nad tym słupkiem słupek, czyli trzy oczka łańcuszka, jako ten oszukany słupek. Nad pozostałymi dwoma też robię słupki, czyli słupek nad słupkiem. I tu znowu słupek nad słupkiem. Tak, mam już trzy słupki. I jeszcze pod łukiem robię dwa słupki. Raz, tak jak to było w poprzednim rzędzie. Dwa i robię cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i cztery. I tę samą sekwencję dalej powtarzam. Czyli ten pierwszy omijam, wbijam się dopiero w drugi. Robię słupek. Tak, nad następnym również jeden słupek. Nad następnym znowu słupek i jeszcze dwa słupki pod łukiem.
Raz, dwa. Razem tych słupków wychodzi nam 5. 4 oczka łańcuszka i jeszcze raz ta sama sekwencja. Pierwszy omijam, wbijam się w drugi. Raz. Robię 2. Dalej 3. Tak, i jeszcze słupek pod łukiem, 1, 2 i wychodzi nam 5 słupków i dalej 4 oczka łańcuszka. Taką sekwencję w piątym okrążeniu powtórzcie całe okrążenie i zamknijcie oczkiem ścisłym. Piąty już zakończony. Widać, że już nam się zaczyna ładnie wyginać w jedną stronę. Zakończyłam jak zwykle tu oczkiem ścisłym. I ta sama zasada jak w poprzednich rzędach. Przechodzę nad drugi słupek oczkiem ścisłym. Czyli pod dwie niteczki. I jestem nad drugim słupkiem. 3 oczka łańcuszka. Tak. 3 oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Potem nad następnym słupkiem robię słupek. Tak. Nad następnym znowu robię słupek. I nad ostatnim, czwartym też słupek. Tak, czyli mam 4 słupki już w jednym rzędzie i pod łukiem robię 2 słupki. Raz i 2. Tak, razem w jednym, że tak powiem, tak, w jednym rządku, tak, jeden po drugim mamy 6 słupków. No i teraz nam się zmienia tylko ilość oczek łańcuszka. Robimy 5. Raz, 2, 3, 4, 5 i to jest sekwencja, którą powtarzamy w tym rzędzie, czyli znowu pierwszy omijamy, wbijamy się w drugi. Słupek raz w następny, słupek 2 w następny, słupek 3 w następny, słupek 4 i pod łukiem słupek 5 i słupek 6. 6 słupków pod rząd i 5 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5. Tutaj była zmiana. I jeszcze raz pokażę. Pierwszy omijamy, wbijamy się dopiero w drugi. Nawet jeżeli nie wbijacie się dokładnie tak samo jak ja, to pamiętajcie, żeby zawsze wbijać się tak samo. Ta praca jest bardzo rytmiczna, tutaj nie ma za bardzo miejsca na zmianę sposobu wbijania się gdzieś tam w trakcie robótki, bo będzie to widoczne. Nawet jeżeli preferujecie troszeczkę inny sposób wbijania, to róbcie to po prostu cały czas tak samo. I tu mamy ten nasz szósty rządek. Już troszeczkę więcej czasu nam zajmuje przejście dookoła. Zróbcie do końca, zakończcie oczkiem ścisłym. Szósty rząd już za mną, bierzemy się za siódmy. Zamknęłam oczkiem ścisłym, przechodzę nad drugi słupek pod dwie niteczki i oczko ścisłe. I nad drugim słupkiem robię 3 oczka zamiast pierwszego łańcuszka. Czyli zasada jest ta sama. Teraz nad następnym słupkiem słupek pod dwie niteczki.
I tak powtarzamy do końca tych słupków, czyli tu nam wyjdzie razem 5 słupków, jeden obok drugiego. I pod łuk dokładamy 2 słupki, tak jak wcześniej. Raz i jeszcze 2, tak? Razem tych słupków wychodzi nam już 7, tak? I 5 oczek łańcuszka. 3, 4, 5. I jeszcze raz tę sekwencję powtórzę z Wami. Pierwszy omijam, wbijam się w pod 2 niteczki drugiego słupka i mam 5 słupków nad słupkami. Raz, 2, 3, 4. Tak, i 5, jeszcze 2, czyli razem będzie 7, 7 okrążenie, 7 słupków i 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak wygląda 7 okrążenie, tak? Czyli 5 słupków, 2 słupki, razem 7, 5 oczek łańcuszka. Pierwszy omijamy, wbijamy się dopiero w drugi. Zasada ta sama, zróbcie spokojnie całe 7 okrążenie i zamknijcie oczkiem ścisłym. 7 okrążenie skończone, bierzemy się za 8. Zasada jest dokładnie taka sama. Czyli wbijamy się nad drugi słupek i oczko ścisłe. Czyli pierwszy zostawiamy jak zwykle w spokoju. Robimy 3 oczka łańcuszka. I nad każdym słupkiem robimy słupek. Czyli tu już robimy drugi słupek. Tu wychodzi nam trzeci, dalej czwarty, piąty, i szósty, czyli 6 słupków nad słupkami, tak jak do tej pory. Maleńka zmiana. Nad łukiem mieliśmy 2 słupki, a teraz mamy 3. Raz, 2 i 3. Czyli razem mamy tutaj w rządku 9 słupków, jeden obok drugiego. 6 jest słupek nad słupkami i 3 tutaj pod łukiem. 5 oczek łańcuszka, 2, 3. 4, 5, czyli to, co się nie zmienia. I jeszcze raz powtórzę tę sekwencję z 8 rzędu. Pierwszy omijamy, wbijamy się dopiero nad drugim pod 2 niteczki. Pierwszy słupek nad słupkiem, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i pod łukiem 3 słupki. Raz, 2, 3 i 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak wygląda rządek 8. Robimy i kończymy oczkiem ścisłym.
Ósme okrążenie zakończyłam i bierzemy się teraz za dziewiąte. Zasada bez zmian. Tu połączyłam oczkiem ścisłym, a teraz przechodzę na następny słupek, również oczkiem ścisłym. Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa i trzy. Teraz słupek nad następnym słupkiem, to już jest tu trzeci słupek, a u mnie jest drugi, nad następnym trzeci, nad następnym czwarty, nad następnym piąty, dalej mamy szósty, siódmy i ósmy, tak, słupki nad słupkami i dwa słupki nad łukiem, raz i dwa. Wracamy do tej liczby. W poprzednim okrążeniu kilkakrotnie się myliłam, kiedy tu trzeba było zrobić trzy słupki, ja robiłam dwa, chyba trzy razy prułam. No, ale to tak czasami jest. Czyli razem w jednym rządku mamy 10 słupków. I teraz zwiększamy o jedno oczko łańcuszek. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I to jest sekwencja, którą powtarzamy. Zrobię jeszcze raz z Wami. Pierwszy omijam, chodzę w drugi, robię raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. I jeszcze dwa pod łukiem, czyli razem jest ich 10 i 6 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak wygląda dziewiąte okrążenie. Zróbcie całość i połączcie oczkiem ścisłym. Skończyłam już dziewiąte okrążenie, zabieramy się za dziesiąte. Przechodzimy nad drugi słupek oczkiem ścisłym. Nadal nic nam się tutaj nie zmienia. Nad drugim oczkiem robimy, znaczy nad drugim słupkiem robimy słupek, czyli trzy oczka łańcuszka. Dwa i trzy. I teraz nad każdym słupkiem słupek. Czyli tych słupków będzie 9, łącznie z tym, gdzie robiliśmy oczka łańcuszka. Mamy 3. Cztery. 5, 6, 7, 8 i 9. I tutaj też uważamy, bo jest zmiana, nie dwa półsłupki pod łukiem, znaczy słupki pod łukiem, tylko trzy słupki. Tu ja się często myliłam właśnie w rzędzie, gdzie były trzy słupki. Dwa i trzeci. I sześć oczek łańcuszka, tak jak było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I to jest cała sekwencja, którą powtarzamy. Czyli jeszcze raz zrobię z Wami.
nie nad pierwszym słupkiem, tylko nad drugim i robię 9 słupków, słupek w słupek, pod dwie nitki. I razem w rzędzie, łącznie z tymi, co są pod łukami, mamy 12 słupków. Tak. Czyli 9 zrobionych. Teraz 3 pod łukiem. Pamiętamy, że to 3. Raz. 2. I 3, razem pod rząd mamy 12 słupków i 6 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6. Tak wygląda okrążenie numer 10. Jak skończycie, zamknijcie oczkiem ścisłym. 10. okrążenie zrobione, bierzemy się za 11. Tak samo jak w poprzednim, przechodzimy oczkiem ścisłym nad drugi słupek i robimy zamiast słupka 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i dalej już jedziemy słupkami, czyli słupek nad słupkiem. Tych słupków będzie tutaj 11, czyli słupek nad słupkiem 11 i dodamy 2 pod łukiem, więc razem będzie w jednym rzędzie 13 słupków. I teraz podłuk. Tak, pod łukiem 2 słupki, czyli wracamy do tych dwóch. Raz i dwa. Razem mamy tych słupków 13. No i tutaj zwiększamy ilość oczek łańcuszka. Teraz będzie 7. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7. Tak? O jedno zwiększamy. No i jeszcze raz szybciutko z Wami przerobię. Czyli od drugiego słupka pierwszy omijam i robię słupki. Słupków jest 13, a potem 7 oczek łańcuszka. 11 słupków nad słupkami, 2 pod łuk, 2. Tu nie mamy żadnej filozofii. Spokojnie i powolutku trzeba to zrobić. Czyli pod łukiem 2 słupki, raz i 2. Tak? I 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I w ten sposób robimy całe 11 okrążenie i zamykamy oczkiem ścisłym. 11 okrążenie już skończone. Bierzemy się za 12. Jak zwykle zasada ta sama. Przechodzę nad drugi słupek, pod dwie nitki oczkiem ścisłym. Potem 3 oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka.
tak, słupek nad słupkiem i dalej robimy słupek nad słupkiem aż do samego końca. Tych słupków jest teraz 12 słupek nad słupkiem. Do samego końca. I pod łukiem zwiększamy ilość słupków, czyli będą 3 słupki. Tak, nie 2, a 3. Raz, 2 i 3. Czyli razem tych słupków w jednym rzędzie jest 15. I tu mamy 7 oczek łańcuszka, tu się nam nie zmienia. 3, 4, 5, 6, 7. Nie będę drugi raz powtarzała, żeby już nie przedłużać. Czyli od drugiego słupka 12 słupek w słupek, 3 pod łukiem i 7 oczek łańcuszka. I tak powtarzamy w kółko, tu kończymy oczkiem ścisłym. 12 okrążenie zakończone, bierzemy się za 13. 13 jest tym ostatnim okrążeniem, gdzie nic nam się tutaj nie dzieje na tych ramionach. Potem już będzie się działo. Czyli przechodzimy nad drugi słupek oczkiem ścisłym i 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. I do końca jedziemy słupkami, czyli słupek w słupek. To samo, jest tutaj 14 słupków. Tu jest 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Pod łukiem wracamy do dwóch słupków. Czyli podłóg, 2 słupki, razem tych słupków jest 16 w okrążeniu 13. I zwiększamy ilość oczek łańcuszka, czyli będzie ich 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Już nie będę drugi raz Wam pokazywać, bo z tym już sobie poradzicie. Czyli omijamy pierwszy słupek, tu robimy same słupki nad słupkami, jest ich 14 i tu jeszcze 2 pod łukiem, czyli razem jest 16. Tu mamy 8 oczek łańcuszka. Zróbcie całe okrążenie i zamknijcie oczkiem ścisłym. Zakończyłam 13 okrążenie, bierzemy się za 14. No i tu już zaczynamy tego kwiatuszka na środku tych naszych ramion. Przechodzimy nad drugi słupek, czyli tak samo oczkiem ścisłym. I zamiast pierwszego słupka robimy 3 oczka łańcuszka. Tak, i to jest pierwszy słupek nad słupkiem. Tych słupków mamy zrobić 11. Czyli pierwszy jest, robimy dalej. Drugi, trzeci,
czwarty. Piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. I jedenasty. Tak, czyli na razie tak samo. I teraz robimy 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Słupek, ale omijamy to miejsce, wbijamy się w następny słupek. Czyli omijamy jeden słupek, wbijamy się w drugi. Tak. I jeszcze tu dwa słupki nam zostały do końca tego rządka. Czyli słupki nad słupkami. Tak. Do tego dwa słupki pod łukiem. Tak standardowo. Raz i dwa. I zatem robimy 8 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok. Już nie będę dalej pokazywać, tylko jeszcze przypomnę 14 okrążenie. Jak zwykle, jeden słupek ominięty. Tu robimy 11 słupków. 5 oczek łańcuszka, omijamy jeden słupek i tu jeszcze mamy 3 słupki nad słupkami do samego końca, 2 słupki pod łukiem i 8 oczek łańcuszka. Zróbcie całe okrążenie i połączcie oczkiem ścisłym. Skończyłam już rząd 14, bierzemy się za 15. Jak zwykle przechodzimy nad drugi słupek oczkiem ścisłym pod dwie nitki i robimy 3 oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Tych słupków jeden za drugim, czyli słupek w słupek, ma być 8. Pierwszy już jest. Robimy dalej. 2. 4, 5, 6, 7 i 8. Tak, tu nam zostają 2 wolne słupki. Teraz 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Pod łuk robię półsłupek. Tak. Znowu 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I teraz robimy sobie dalej 3 słupki w słupku, czyli tu te 2 omijamy i tu nam zostają 1, 2, 3 i w tych robimy słupki. 1, 2, 3 i 2 słupki pod łukiem. Raz, dwa i na koniec jeszcze zwiększamy ilość oczek w łańcuszku. Będzie ich 9. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć,
6, 7, 8, 9. I jeszcze raz powtórzę, jak to robimy. Jak zwykle przechodzimy nad drugi słupek. Tutaj w jednym rzędzie mamy 8 słupków, tak? Potem robimy sobie 3 oczka łańcuszka, pół słupek pod łuk, 3 oczka łańcuszka, omijamy 2 pierwsze słupki, w tych 3 ostatnich robimy słupki, potem pod łukiem 2 słupki i tu zwiększamy ilość oczek łańcuszka o 1, czyli 9 oczek łańcuszka. Tak wygląda rząd 15, zróbcie cały i zamknijcie oczkiem ścisłym. 15 rząd zakończony, bierzemy się za 16. On jest już troszeczkę bardziej skomplikowany, ale początek jest taki sam. Robimy sobie oczko ścisłe nad drugim słupkiem i stąd wyprowadzamy pierwszy słupek, czyli 3 oczka łańcuszka. Tych słupków nad słupkami ma być 5, czyli pierwszy jest, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Tu znowu nam zostają 2 słupki. Teraz robimy 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. I teraz tak, na tym łuku, to już na samym końcu, robię półsłupek. Tak. Teraz drugi półsłupek robię nad tym półsłupkiem. Staram się wbijać teraz nie pod te 2 niteczki, bo on wyjdzie nam wtedy troszeczkę tak po skosie, tylko tu pomiędzy nóżki, tak? Tu w to miejsce, półsłupek i trzeci półsłupek. Nie, też nie wyszło mi tak dobrze, jeszcze raz. Tu w to miejsce. Okej, o, teraz jest dobrze. I trzeci półsłupek tu pod łuk. Czyli są 3 półsłupki obok siebie. Pierwszy jest tu na łuku, drugi jest w półsłupku i trzeci jest na łuku. Teraz 5 oczek łańcuszka. Tak. Znowu omijamy tu 2 słupki. I 3 słupki nad słupkami. Raz, 2 i 3. Tak, teraz 2 słupki pod łukiem. Raz i 2. Tak, na razie tak nam to wygląda. I zmienia nam się tutaj nad tymi słupkami. Robimy teraz 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Robię teraz pół słupek pod tym łukiem. Czyli półsłupek i jeszcze raz 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek łańcuszka i słupkiem wchodzę w drugi słupek. Ten omijam i wchodzę w drugi, tak już standardowo. Ok. Czyli jedno powtórzenie mamy zrobione, więcej nie będę robiła, ale jeszcze powtórzę, tak?
Wychodzimy z drugiego słupka, tak jak zwykle. I robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć słupków. Dwa słupki zostają wolne. Robimy pięć oczek łańcuszka, pół słupek pod łuk, pół słupek w pół słupku, pół słupek pod łuk, pięć oczek łańcuszka, omijamy dwa słupki i robimy trzy słupki nad słupkami. Raz, dwa, trzy. Pod łukiem dwa słupki. Raz, dwa. Potem siedem oczek łańcuszka, pół słupek pod łuk, siedem oczek łańcuszka i już wchodzimy słupkiem w drugi słupek. Czyli taka trochę już bardziej skomplikowana część, ale dacie sobie radę. Zróbcie całe okrążenie i tutaj zamknijcie oczkiem ścisłym. Zakończyłam 16 okrążenie, bierzemy się za 17. Teraz tu od razu na początku jest mała zmiana. Nie wychodzę z drugiego słupka, tylko z trzeciego. Czyli muszę zrobić nad drugim słupkiem oczko ścisłe. Tak. I jeszcze nad trzecim słupkiem. Czyli dwa słupki teraz omijamy. Nie jeden, tylko dwa. I z tego trzeciego słupka robię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Potem robię jeszcze dwa słupki nad słupkami. Tak. Teraz pod tym łukiem robię dwa słupki. Raz i dwa. Tak, razem mamy pięć słupków. Trzy są słupki nad słupkami i dwa tutaj nad pod łukiem. Teraz robię pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W środkowy półsłupek robię półsłupek. Tu mogę się wbić już pod te dwie niteczki. Tu jest tylko jeden półsłupek. Znowu pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa. Dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz pod ten łuk, tak jak tutaj, robię dwa słupki. Tu. Raz i dwa. I tutaj robię trzy słupki. Tych nie. Czyli raz, słupek w słupek. Dwa, również słupek w słupek i trzy. Czyli razem nam wychodzi 5. Tak? W ten sposób. O, tutaj ten nasz kwiatuszek tak ładnie już wygląda. No i teraz tutaj nad tymi łukami. Tak, te dwa słupki ostatnie nam tu zostają wolne. Robię 7 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pod pierwszy łuk robię półsłupek. Tu, pod ten łuk. Półsłupek. I znowu 7 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pod drugi łuk, tu, półsłupek. Tak. I znowu 7 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I to jest sekwencja, którą będziemy powtarzać. Nie zapomnijcie, że tutaj pierwszy, drugi omijamy i dopiero wbijamy się w trzeci półsłupkiem, tak? Tu już dalej nie będę pokazywała, ale jeszcze raz wytłumaczę.
omijamy dwa słupki i robimy trzy słupki nad słupkami, dwa słupki pod łuk. Pięć oczek łańcuszka, półsłupek nad środkowym półsłupkiem, pięć oczek łańcuszka. Potem dwa słupki na końcu tego łuku, trzy słupki nad słupkami i tu nam zostają już dwa wolne słupki, tak? 7 oczek łańcuszka, pod pierwszym łukiem półsłupek, 7 oczek łańcuszka, pod drugim łukiem półsłupek, 7 oczek łańcuszka. No i znowu wbijamy się w trzecie oczko. 2 zostawiamy w spokoju, dopiero w trzecim robimy słupek. Tak to wygląda i już teraz widać, że to nasze ramię będzie nam się już tutaj zmniejszało, tak? Już będziemy jechać, już tak zbliżamy się powoli do końca tej pierwszej części. Zróbcie całe okrążenie, połączcie tutaj oczkiem ścisłym i wtedy będziemy robić dalej. Zakończyłam już 17 okrążenie. Bierzemy się za 18. Teraz znowu musimy przejść nad ten trzeci słupek, czyli robimy nad drugim słupkiem oczko ścisłe i nad trzecim słupkiem oczko ścisłe. Czyli dwa słupki omijamy, tak jak w poprzednim rzędzie. Trzy oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. I tu jeszcze mamy dwa słupki nad tymi słupkami. Raz i dwa. Teraz pod łuk robimy dwa słupki, z tym, że drugi słupek musimy się wbić w drugie oczko łańcuszka. Czyli pierwszy słupek sobie robimy zwyczajnie pod łuk. Tak, a drugie musimy się wbić w oczko łańcuszka, w to drugie oczko łańcuszka, tak? Było 5 oczek, czyli tu raz, dwa, trzy nam zostają, a tu w czwarte, a od tej strony jest to drugie oczko łańcuszka. Wbijam się pod dwie niteczki i robię słupek. Chodzi o to, żeby ten słupek nam się tutaj nie przesuwał, żeby on był stały, zabezpieczony. Teraz robię jedno oczko łańcuszka, tak, i symetrycznie w drugą stronę. Raz, dwa, czyli w to drugie oczko robię półsłupek. Tak, mam półsłupek i jeszcze jeden półsłupek pod łuk. Jest i teraz trzy słupki nad słupka. Raz, dwa i trzy. Tak, i zamykamy już ten nasz kwiatuszek. On już docelowo właśnie tak będzie wyglądał. Czyli teraz już przechodzimy nad te nasze łuki. Tu teraz będziemy mieli 4 łuki, ale ta sama ilość oczek łańcuszka, czyli 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pod pierwszy łuk półsłupek. I znowu 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tu znowu półsłupek pod drugim łukiem i jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tu pod łuk i ostatni 7, raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7 i nie zapominamy, że omijamy 2
i wbijamy się dopiero w trzeci. Jeszcze raz pokażę ten kawałek z kwiatuszkiem. Tak? To jest sekwencja, którą już powtarzamy, ale jeszcze raz sam kwiatuszek pokażę, żeby na pewno to było dobrze. Czyli nad trzecim słupkiem, tak, nad czwartym, nad piątym, i teraz jeden słupek pod łuk, a drugi słupek w drugie oczko łańcuszka. Od tej strony już nie bardzo widać, które to jest oczko, ale od tej możemy liczyć. Raz, dwa, trzy i będzie czwarte. Jedną nitkę tu muszę zostawić na dole, a dwie na górze, żeby nam się to nie rozciągało. I tu robię słupek. Tak. Słupek jest wtedy w stałym miejscu. Jedno oczko łańcuszka, a tutaj już łatwo jest znaleźć drugie oczko. Słupek, drugi słupek pod łuk, czyli tu jeszcze muszę się wbić i teraz trzy słupki nad słupkami. Raz, dwa i trzy i drugi kwiatek już z Wami zamknęłam, a tu już będzie, to już jest właśnie takie już najłatwiejsze, łuki po 7 oczek łańcuszka. Tak wygląda zamykanie tych kwiatków, czyli dwa słupki omijamy, tu mamy trzy słupki nad słupkami, dwa słupki, jeden jest pod łuk, drugi jest w drugie oczko łańcuszka, potem oczko łańcuszka, tu jest w drugie oczko łańcuszka słupek, potem jest słupek pod łuk i trzy słupki nad słupkami i tu nam dwa zostają wolne. I tutaj mamy cztery łuki po 7 oczek łańcuszka i tu łączymy pół słupkami. Zróbcie do końca to 18 okrążenie i zamknijcie tu oczkiem ścisłym. Skończyłam już 18 okrążenie, bierzemy się za 19. Już niewiele nam zostało do końca. Teraz musimy to wszystko zamknąć. Znowu musimy przejść nad trzeci słupek, czyli robimy nad drugim oczko ścisłe. Czyli raz. I nad trzecim oczko ścisłe. I wychodzimy trzema oczkami łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Potem w te dwa też robimy słupki. Tak, drugi i trzeci, czyli mamy tu trzy słupki, teraz słupek tu pod ten łuk złożony z jednego oczka łańcuszka, tak, już mamy cztery i tu też robimy trzy słupki, raz, dwa i trzy. Tak, czyli w ten sposób zamykamy już ten nasz kwiatuszek. Czyli mamy trzy słupki nad słupkami, jeden słupek pod łukiem i trzy słupki nad słupkami. I tutaj mamy już pięć łuków. Nadal one są złożone z siedmiu oczek łańcuszka. Czyli raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, pod łuk, półsłupek i znowu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i pod łuk, półsłupek i znowu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i pod łuk i znowu raz, 2, 3, 4, 5, 6,
7 podłóg i ostatni, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i pamiętamy, że dwa omijamy i wbijamy się dopiero pod trzeci. To jeszcze raz ten kwiatuszek zrobię z Wami. Raz, tu jest drugi słupek, trzeci słupek i podłóg słupek. I tu jeszcze mamy trzy słupki, czyli raz, dwa i trzy. W ten oto sposób. I tu już łuki po 7 oczek łańcuszka, czyli w łukach nam się nic nie zmienia, tak? Zamykamy wszystkie. Tutaj razem mamy 7 słupków pod rząd. Zróbcie całe okrążenie i zamknijcie oczkiem ścisłym. Skończyłam 19 okrążenie. Bierzemy się za 20. I tak jak poprzednio, musimy przejść nad trzeci słupek. Czyli nad drugim pod dwie niteczki robimy oczko ścisłe. Tak, i teraz nad trzecim oczko ścisłe. I jak zwykle wychodzimy trzema oczkami łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Nad tym słupkiem, który był tutaj nad łukiem, robimy drugi słupek. I za nim jeszcze robimy trzeci słupek. Jest to już ostatnie okrążenie, gdzie zamykamy już nasze kwiatuszki, nasze te części. Następne okrążenie też będzie łączenie serwetki z kołnierzem, ale za chwilę o tym. No i tutaj mamy 6 łuków po 7 słupków, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jak zwykle łączymy tu półsłupkiem. Nic nam się tu nie zmienia. 3, 4, 5, 6, 7 i podłóg, tak? Czyli to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Podłóg, półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 i znowu tu podłóg. Jeszcze raz to zakończenie z Wami wyrobię. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 omijamy, wbijamy się w trzeci, czyli słupki tutaj są 3. Tak, nad trzecim. Teraz nad czwartym, co jest tutaj pod łukiem. I nad piątym. Tylko 3 słupki. Dalej już sobie poradzicie, ale nie kończycie, tak jak wcześniej zawsze prosiłam, żebyście zakończyli. Nie. Jak zrobicie tutaj półsłupek, to wrócę do Was i powiem, co dalej, bo samo zakończenie tu będzie troszeczkę inne, no i będziemy ucinać jeszcze nitkę z zostawieniem pewnej długości, ale to już za chwilkę. Zróbcie całe okrążenie do tego miejsca, tak? I wtedy wrócę, powiem, co dalej. Prawie zakończyłam już
to okrążenie. Jest to 20 okrążenie. I teraz został mi ostatni łuk. Oddaliłam troszeczkę, bo zaraz będziemy potrzebować szerszego spojrzenia na tą serwetkę. Na początek, tak, przy tym ostatnim łuku robię 3 oczka łańcuszka i teraz podwójnie nawinięty słupek wbijam tutaj, tak, czyli troszeczkę inaczej kończę ten rząd. Raz, dwa i łączę. Teraz, widzicie, jest też taki sam łuk, mniej więcej długości 7 oczek. Tu dobrze by było wziąć sobie i zabezpieczyć, ponieważ ta część serwetki jest już skończona, ale jeżeli ktoś ma drugi motek kordonka, to może robić z drugiego. Jeżeli ktoś dalej robi tym samym kordonkiem, ma tylko jeden, musi obciąć sobie ten kordonek, ale żeby wystarczyło nam, bo będziemy tu jeszcze jedno okrążenie robić, łącząc łańcuszkiem. Tę część tutaj będzie kołnierz, tak, tu będzie kołnierz, będziemy łączyć razem z serwetką i tu będziemy łączyć jeden rząd właśnie takim łańcuszkiem. Żeby nam wystarczyło, to ja robię mniej więcej, żeby okrążenie łańcuszka nam wyszło, to robię 3 okrążenia wokół naszej serwetki, tak? Mam drugie, nie musi być to jakoś szczególnie dokładnie, mam trzecie i powiedzmy, że to już by wystarczyło, ale żeby na pewno nic nam nie zabrakło, to robię jeszcze raz, czyli czwarte okrążenie, robię piąte i robię 6 okrążenie i teraz dopiero nitkę obcinam, tak? Czyli zrobiłam 6 razy wokół naszej serwetki i sobie teraz już to zwijam, bo to będzie mi potrzebne. A z tego motka, z którego, który już mi został, będę mogła rozpocząć kołnierz. Zwińcie sobie ten kordonek, zabezpieczcie i zaraz zaczniemy kołnierz. Zakończyłam już zwijanie mojej nitki. Tutaj jest mały kłębuszek, który nam się potem przyda. Zakończyłam robótkę tylko znacznikiem, żeby mi się tutaj nie popryła. Teraz muszę dorobić tutaj ten taki kołnierz, tak, który tutaj będzie. Go robimy całkiem oddzielnie, a dopiero potem łączymy tutaj pod łukami. A więc do pracy. Na początek musimy sobie przygotować 7, gdzieś mi uciekł 7, jest 7 znaczników. Ułatwi to nam pracę i w trakcie robienia już łańcuszka sobie pozaznaczamy miejsca, które są dla nas kluczowe. Więc tutaj mam 7. Tyle powinno wystarczyć. Na początek robię 41 oczek łańcuszka i po kolei już będę mówiła, które oczka trzeba zaznaczyć. Najpierw będę zaznaczała 8 oczko. Robię raz, dwa, trzy,
4, 5, 6, 7, 8. To oczko, które jest pod naszym szydełkiem, to jest oczko numer 8. Muszę się tu wbić, zaznaczyć, to nie może nam tu uciec. Dalej robię, to jest 8. Teraz będzie 17 zaznaczone. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zaznaczam oczko 17. Tylko początek jest taki, no, trudniejszy. 17. Robię dalej, teraz będzie 26 zaznaczone. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26. Zaznaczam oczko 26. Teraz będzie 35 do zaznaczenia. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35. Oj, wyleciało mi jedno. Zaraz poprawię. 35. Jak widzimy, no niestety nie trzyma się to tak dobrze, jakbym chciała. Dlatego może troszeczkę więcej czasu, ale trzeba po prostu zapiąć. Jest. 35, a teraz będzie 41 do zaznaczenia. 36, 37, 38, 39, 40 i 41. Zaznaczam 41 również. I zamykam. Dobrze. Mam 41 oczek i to jest na mój kołnierz. Teraz część, która będzie łączyć kołnierz z naszą serwetką. To będzie 19 oczek łańcuszka i one też będą troszeczkę tak, no trochę dziwnie robione. 19, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz piąte zaznaczam. Tak, to już jest przedostatnie zaznaczenie. 5, 6 i 7 zaznaczę. I to już jest ostatnie. Tego już nie zapinam. Mam nadzieję, że już uda się tak zrobić jak trzeba. Czyli 5 i 7 jest zaznaczone. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Teraz muszę tak sobie to odwrócić, żeby w pierwszy znacznik, tak, tu taka pętelka mi powstanie, w pierwszy znacznik zrobić półsłupek. Robimy to naprawdę tak delikatnie. Czyli już go sobie wyjmę. Wiem, że to jest to oczko.
Najlepiej oczywiście pod dwie niteczki. Próbuję tu się wbić. Jest. I robię półsłupek. Czyli tu. I elegancko to. Teraz trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Tak, to już nam powstaje w to miejsce, gdzie będziemy łączyć z naszą serwetką. Teraz w to miejsce, gdzie był siódme oczko łańcuszka, robię półsłupek. Tak, najlepiej pod dwie niteczki. Jest półsłupek. I teraz jeszcze robimy cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. I to są te nasze części, które będą łączyć. Potem już nie będziemy musieli się wbijać w konkretne oczka, bo to nam się po prostu będzie ładnie układać. Teraz robimy dwa słupki w tym oczku, który zaznaczyliśmy. To było 41 oczko. Dwa słupki. Odepnę sobie. Naciągnięcie nitki pokazuje mi, który to jest, które to oczko. Tak. Wbijam się najlepiej pod dwie niteczki i robię dwa słupki. Robię. Raz. I jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. Tak. W następnym oczku też robię dwa słupki. Czyli od razu tutaj 40, ja go nie zaznaczałam, bo to od razu wiadomo, jeden obok drugiego. Też dwa słupki. Raz. I dwa. Tak, zaczęliśmy już pierwszy, po tym łańcuszku pierwszy rządek. Po tych dwóch parach słupków robimy oczko łańcuszka i robimy motyw. Co będę nazywać motywem? Trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, jeden słupek. Czyli w tym oczku, tak, w tym zaznaczonym robię motyw, czyli trzy słupki, pod dwie niteczki najlepiej. Trudno się na razie to chwyta. Raz. Tak. Robię dwa. Robię trzy. Dwa oczka łańcuszka. I jeden słupek. To będę nazywała motywem, tak? Czyli o, to jest nasz motyw. To. Trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i jeden słupek. Teraz robię cztery oczka łańcuszka odstępu. Raz, dwa, trzy i cztery, tak? I w tym zaznaczonym, znowu robię motyw. Tak, odpinam sobie. Teraz wiem, że to jest to oczko. Znowu robię motyw. Tak. Czyli trzy słupki. Raz. Dwa. Trzy. Dwa oczka łańcuszka i słupek. I cztery oczka łańcuszka odstępu. Tak, po motywie. To
już będzie taka stała liczba, 4. I w następnym znowu robię motyw. Tak, mogę to sobie zostawić zdjęcie na za chwilę. A robię sobie tu motyw. Raz. Dwa. Trzy. Dwa oczka łańcuszka i jeden słupek. Jak komuś to ułatwia pracę, jak ma ten znacznik tu założony, też tak może być. To zależy od Was. I już został nam tylko jeden znacznik. Znowu cztery oczka łańcuszka odstępu. Czyli raz, dwa, 3, 4 i nasz motyw. Tu wbijam się i zaczynam. Raz. Już zdejmę, dosyć mocno mi akurat przeszkadza. 2. 3. Dwa oczka odstępu i jeden słupek. Tak. I znowu robimy cztery oczka łańcuszka jako odstęp. I w ostatnim oczku, tak, robimy znowu motyw. Czyli trzy słupki. Raz, dwa, nie ma za co tu złapać, ale powoli, trzy, dwa oczka odstępu i słupek. Śmiem twierdzić, że zrobiliśmy najtrudniejszą pracę, która no już teraz będzie coraz łatwiej. Czyli to jest ten nasz pierwszy rządek. Czyli robiliśmy 41 oczek łańcuszka, z czego 8, 17, tak? 8, 17, 26, 35 i 41 zaznaczyliśmy. Potem robiliśmy 19 oczek łańcuszka, z czego 5 i 7 zaznaczyliśmy. W 7 wbijaliśmy się półsłupkiem, potem 3 oczka łańcuszka, potem był półsłupek w oczko 5. Potem 4 oczka łańcuszka i 41 i tu w 40 zrobiliśmy po 2 słupki. Potem były 2, nie, przepraszam, jedno oczko łańcuszka, tak, jako odstęp, no i motyw. Raz, dwa, trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i słupek. To jest motyw. 4 oczka łańcuszka, motyw. 4 oczka łańcuszka, motyw. 4 oczka łańcuszka, motyw. 4 oczka łańcuszka i motyw. W ten sposób zakończyliśmy pierwsze, wydaje mi się, najtrudniejszy rząd tego naszego kołnierza. Ok, pierwszy zrobiony. To teraz już będzie łatwiej, z górki zaczynamy drugi. Teraz robimy 7 oczek łańcuszka, bo musimy zawrócić. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. Odwracam robótkę. No i teraz mam do zrobienia 5 motywów nad tymi motywami przedzielonych 4 oczkami łańcuszka. Czyli tu, w ten łańcuszek, tak, tu były 2 oczka łańcuszka. Robię 3 słupki. Raz, dwa,
3, 2 oczka łańcuszka i 1 słupek. Zwróćcie uwagę na to, że teraz ten motyw jest w drugą stronę. I właśnie tak on ma być. 4 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, 4. Znowu. Tu jest łuk. Znowu robię motyw. Czyli 3 słupki. Raz. 2. 3. 2 oczka łańcuszka. I słupek. Tak? Tak wygląda. 4 oczka łańcuszka. To będzie niezmienne. I znowu tu motyw. Czyli 3 słupki. Raz. 2. 3. 2 oczka łańcuszka. I 1 słupek. Tak, 4 oczka łańcuszka. I znowu motyw nad motywem. Czyli raz, 2, 3, 2 oczka łańcuszka i 1 słupek. I mamy jeszcze jeden tutaj, czyli raz, 2, 3, 4 i znowu motyw, raz, 2, 3, 2 oczka i słupek. Tak? Tak to wygląda i to tak będzie właśnie nam narastało w ten sposób. Bardzo taki harmonijny sposób. Tu nam się nic nie będzie zmieniało. Jak zrobiliśmy piąty, to teraz 2 oczka łańcuszka jako odstęp od tych motywów. Dla ułatwienia podam, że jak jedziemy w tę stronę, to odstęp będzie jedno oczko. Jak będziemy jechać w tę stronę, to tu odstęp będą dwa oczka, tak? Bo tu nam się będzie jeszcze taki trójkącik nabudowywał. Dobrze, zrobiłam dwa oczka łańcuszka, to teraz trzy słupki nad słupkami. Tutaj, tak? Czyli jest raz... Dwa i trzy, zostaje nam ostatni, czwarty i nad nim robimy cztery słupki, czyli wbijamy się w to jedno oczko pod dwie nitki, cztery słupki. Raz, dwa, trzy i cztery. Tak, tak wygląda już początek tego naszego tutaj takiego trójkącika. No i teraz tę zawrotkę musimy zrobić. Robimy 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz na tej dużej pętelce... Tak, na tej dużej robię oczko przepraszam, półsłupek. Taki sam motyw jak tutaj, tylko że bez wbijania się już w konkretne oczka, bo to już nam się samo ułoży. Trzy oczka łańcuszka i jeszcze jeden półsłupek obok. Nie wbijam się w żadne oczka. Tak, to nam się ułoży. Czyli dobrze, teraz 12 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 i 12. Odwracam robótkę. Tak, żeby nam się tu już nie pomyliły te łańcuszki. Robótka odwrócona. No to teraz na tym łańcuszku robię tak samo, czyli pół słupek, trzy oczka łańcuszka, pół słupek i cztery oczka łańcuszka. Bo zaraz zaczniemy trzecie okrążenie tutaj. Zerknijmy, jak wygląda drugi rządek. Zobaczcie, teraz już poszło znacznie szybciej. Tu było 7 oczek łańcuszka i potem robiliśmy po odwróceniu robótki raz, dwa, trzy, cztery, pięć motywów nad motywami przedzielone czterema oczkami łańcuszka. Potem były dwa oczka łańcuszka i były raz, dwa, trzy słupki nad słupkami, a w czwartym słupku były cztery słupki. Potem robiliśmy, bo ta część już będzie nam się powtarzała, 12 oczek łańcuszka, potem w tym łuku pół słupek, trzy oczka łańcuszka, pół słupek, 12, nie, przepraszam, nie 12, 7. 7 oczek łańcuszka, tak, pół słupek, 3 oczka łańcuszka, pół słupek, a potem tutaj było 12 oczek łańcuszka, pół słupek, 3 oczka łańcuszka, pół słupek i 4 oczka łańcuszka i tu za chwilę zaczniemy trzeci rządek. Zabieramy się za trzeci rządek, już po zawróceniu. W pierwszym słupku robimy cztery słupki. Czyli tu w tym pierwszym robimy cztery. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Teraz robię dwa oczka łańcuszka, raz, dwa i teraz będą cztery słupek w słupek, ale te dwa omijam i dopiero wbijam się w trzeci, będzie raz, dwa, trzy i cztery, tak? Cztery słupki nad słupkami z pominięciem tych dwóch słupków, raz, dwa, trzy i cztery. I tak jak mówiłam, że jak już od tych łańcuszków będziemy odchodzić, to zawsze będzie tutaj jedno oczko łańcuszka odstępu. No i zaczynamy motywy. Czyli tu wbijam się, robię motyw. Trzy oczka łańcuszka, przepraszam, trzy słupki, raz, dwa, trzy, teraz dwa oczka łańcuszka i słupek, tak, czyli mam motyw nad motywem, cztery oczka odstępu, raz, dwa, trzy, cztery i znowu motyw nad motywem. Raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka i jeden słupek. Tak. I znowu mamy cztery oczka łańcuszka jako odstęp i motyw nad motywem. Czyli trzy słupki. Raz, dwa, trzy
dwa oczka łańcuszka i słupek. Tak, cztery oczka łańcuszka odstępu i znowu motyw nad motywem. Raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka, tak, cztery oczka łańcuszka i jeszcze jeden motyw, raz, dwa, trzy i oj, zapędziłabym się, dwa oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek i w ten sposób kończymy trzeci rządek, tak? Teraz widać, te motywy już wychodzą, jeden w jedną stronę, drugi w drugą stronę, ale teraz już będzie naprawdę prosto. To jest koniec trzeciego, o, żeby było widoczne całe, koniec trzeciego rządka. Zakończyliśmy trzeci rządek, bierzemy się za czwarty. Siedem oczek łańcuszka jako zawrócenie tu, 4, 5, 6, 7, odwracam i zaczynam czwarty rządek, czyli motyw nad motywem, czyli 3 słupki, trzy, dwa oczka łańcuszka i słupek, tak, i cztery oczka odstępu. To nam się nie będzie tutaj zmieniało. Dojedźcie tu do tego miejsca i tu zaraz będziemy kontynuować rządek czwarty. Zrobiłam tych pięć motywów i teraz doszłam do tego trójkąta. Robię dwa oczka łańcuszka jako odstęp. Tak, zobaczcie, ta część będzie cały czas się powtarzać. To już nie ma sensu, żebym ja z Wami to robiła. Będziemy się głównie skupiać na tej części, bo tutaj nam się dużo będzie zmieniać za każdym razem. Teraz cztery słupki nad słupkami. Ta część, zawsze tutaj będą te cztery słupki. Raz. Taki pas tych czterech słupków będzie cały czas, chyba aż do 11 rzędu. Tak. I dwa oczka łańcuszka. Tak, bo to nad tymi dwoma oczkami łańcuszka. No i teraz tu nam się zmienia. Nad pierwszym słupkiem robimy dwa słupki. Raz i dwa. Potem dwa słupki normalnie, czyli słupek nad słupkami. Jest raz i dwa. I nad ostatnim robimy trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Tak, widzimy, tutaj nam się już zmieniło. No i teraz to zawrócenie. Zawrócenie będzie zawsze takie samo. I jeszcze raz przypomnę, jak to wygląda. Siedem oczek łańcuszka. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Teraz pod tę długą pętelkę robię półsłupek, trzy oczka łańcuszka, półsłupek. Tak,
Teraz 12 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Odwracam robótkę i teraz pod ten łuk tak samo robię półsłupek. Tak, trzy oczka łańcuszka, półsłupek. I cztery oczka łańcuszka. Tak przed rozpoczęciem piątego rzędu. Tak wygląda nasz czwarty rząd. Zobaczcie, tutaj już będzie dokładnie tak samo. Ta część też już będzie taka sama. Tylko tu nam będzie się zmieniało. Czwarty skończony, bierzemy się za piąty. Po zawróceniu teraz robimy w pierwszym słupku trzy słupki, czyli raz, dwa, trzy, tak, potem pięć słupków nad słupkami. Pojedynczo się wbijamy, raz, dwa, trzy, cztery, 5 i w ostatnim robię dwa słupki. Raz i dwa. Następnie dwa oczka łańcuszka i cztery słupki nad słupkami. Tu się nam nie zmienia. Raz, dwa, trzy i cztery. Teraz robię jedno oczko łańcuszka i motyw nad motywem, czyli trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka i jeden słupek. Potem cztery oczka odstępu. I tak robimy, moi drodzy, już nie będę tego przedłużać. Piąty rządek robimy do końca. Tu tak samo robimy siedem oczek łańcuszka. I zróbcie od razu, zacznijcie szósty rządek, czyli pięć motywów w tę stronę. Jak zrobicie ten piąty motyw, to wrócę do Was i szósty rząd zrobimy razem. Zaczęłam już ten szósty rządek, tak jak mówiłam, zrobiłam siedem oczek łańcuszka i szósty rządek zaczęty. Czyli te motywy już nam się nie zmieniają, więc już nie ma sensu, żebym ja Wam to pokazywała. Czyli w szóstym rządku, po piątym motywie, robię dwa oczka łańcuszka jako odstęp, potem cztery słupki nad słupkami, czyli nad tymi słupkami robię po słupku. Raz, trzy i cztery. Potem robię dwa oczka łańcuszka. Tak.
Tu zawsze nad tymi będą dwa oczka łańcuszka. No i teraz w tym trójkącie robię najpierw dwa słupki, tu w tym pierwszym robię dwa słupki. Raz i od razu w tym samym robię drugi. Dalej robię słupek nad słupkiem aż do przedostatniego. Już nawet nie musimy tu nic za bardzo liczyć. Robimy tak długo, aż zostanie nam ostatni. To już jest przedostatni i teraz w ostatnim robię trzy słupki, tak, w tym ostatnim. Raz, dwa i trzy. Tak, tak wygląda nasz rząd szósty. No i teraz nawrotka. 7 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W to długie ucho robię półsłupek, trzy oczka łańcuszka i półsłupek. Teraz robię 12 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Odwracam robótkę. Tak. I teraz w ten krótszy robię półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Półsłupek. Tak. I 4 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Nasza zawrotka skończona. I od razu bierzemy się za siódmy rząd. W pierwszym słupku, tu w tym pierwszym, robię trzy słupki. Tak, pod dwie niteczki. Trzy. Raz. Jeszcze raz w tym samym, dwa i trzeci. Jest trzeci, tak? Trzy słupki w jednym słupku. Dalej robię słupek w słupek do przedostatniego słupka. Czyli ten trójkącik nam się tu cały czas rozszerza. I jest to już siódmy rząd. I już mam przedostatni, a w ostatnim robię dwa słupki w jednym oczku, czyli raz i jeszcze raz w tym samym. Potem dwa oczka łańcuszka, tak jak w poprzednim rzędzie, raz, dwa. I cztery słupki nad słupkami. Raz, dwa, trzy i cztery. Teraz robię jedno oczko łańcuszka odstępu
I tu zaczynam moje motywy, tak? Czyli trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, jeden słupek i odstęp cztery oczka łańcuszka. Czyli to jest siódmy rząd. Zróbcie proszę siódmy rząd do końca. Zróbcie 7 oczek łańcuszka tu jako zawrócenie i zacznijcie ósmy rząd, znowu 5 motywów i spotkamy się tu, jak zrobicie ten piąty motyw w ósmym rzędzie. Zakończyłam już ten siódmy rządek. Teraz zaczęłam rządek ósmy, tak? 2, 4, 6, 8. Zrobiłam 5 motywów i bierzemy się tutaj za środek. Robimy odstęp, 2 oczka łańcuszka, 4 słupki nad słupkami, czyli raz, 2, 3 i 4, 2 oczka łańcuszka w pierwszym słupku, robię 2 słupki, raz i 2, teraz już będzie troszeczkę inaczej, czyli 2 słupki, potem są 2 razy słupek nad słupkiem. Raz. I teraz drugi słupek nad słupkiem. Tak. Teraz 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Jest 5. Omijamy 2 słupki. Raz, 2. Wbijamy się w ten trzeci. I robimy półsłupek. Teraz znowu robimy 5 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5. Omijamy 2 słupki. Wbijamy się w trzeci już słupkiem. Czyli tu nawinęłam. I robię słupki nad słupkami. Tylko w ostatnim będzie więcej, tam będą 3 słupki. Czyli słupek nad słupkiem. Tak, to jest ósmy rządek. Tu. Przedostatni i w tym ostatnim tu robię 3 słupki. Raz, 2 i 3. Tak. I już mamy praktycznie skończony ósmy rządek. Tu nam wyjdzie ten kwiatuszek. Teraz robimy naszą zawrotkę. 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Ta większa pętelka nas interesuje. Tu jest półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Tu nam się nic nie będzie zmieniać. Półsłupek. 12 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czy się nie pomyliłam? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Odwracam robótkę. I teraz pod ten krótszy łuk, tak? Półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek. I 4 oczka łańcuszka.
I mamy zrobioną kolejną zawrotkę. Tu nic nam nie będzie się zmieniało, więc będziecie sobie, myślę, z tym bardzo dobrze radzili. Teraz dziewiąte okrążenie, dziewiąty rządek. W pierwszym robimy trzy słupki. Raz, dwa i trzy. I teraz robimy słupek w słupek aż do tego łuku. Po dwie niteczki, tak jak do tej pory. Tak, już dochodzę do łuku. Jeszcze dwa słupki. Czyli to już zaczęłam dziewiąty rząd, tak? Teraz pod łuk robię dwa słupki. Czyli raz, nie muszę się tu wbijać w żadne oczka. Tak, dwa słupki pod łukiem. Teraz jedno oczko łańcuszka i pod tym łukiem, tutaj na końcu, też dwa słupki. Raz, dwa, tak, tutaj wychodzą nam trzy słupki nad słupkami, dwa i trzy. I w ostatnim słupku, tak jak to było wcześniej, robię tu dwa słupki. Raz i dwa. Tak. Teraz dwa oczka łańcuszka jako odstęp. I tu robię cztery słupki nad słupkami. Raz, dwa, trzy i cztery i jedno oczko łańcuszka odstępu i zaczynamy motywy, tak? Tu jest motyw nad motywem. I już pokazuję, jak to nam wygląda. Tu zaczęliśmy dziewiąty rządek. Tu jest właśnie dosyć taka ważna zmiana z tym kwiatuszkiem. Tutaj już widać, że ten trójkącik nam pięknie powstaje. Tutaj w dziewiątym robimy dalej pięć motywów nad motywami. Siedem oczek łańcuszka zawracamy. I zaczynamy od razu dziesiąty rządek, 10 przepraszam, 5 motywów nad motywami, to w dziesiątym rządku. Jak dojdziecie znowu do tego miejsca po piątym motywie, to pokażę, co tutaj dalej. Ten motyw, zobaczcie, ten kołnierz nam się już tak ładnie tutaj wygina. To właśnie tak ma wyglądać. To nie jest, że jest źle, tylko właśnie to ma tak wyglądać. Zaczęłam dziesiąty rząd, tak jak mówiłam, pięć motywów i jedziemy dalej. Dwa oczka łańcuszka, raz, dwa, cztery słupki nad słupkami, raz, dwa, trzy i cztery. Teraz dwa oczka łańcuszka.
I nad pierwszym słupkiem robię dwa słupki. Raz i jeszcze jeden, dwa. I teraz robię słupek nad słupkiem. Dokładnie słupek nad słupkiem. Tutaj, gdzie nam mieliśmy oczko łańcuszka z tego kwiatuszka, to tam też robimy już teraz słupek. Czyli to tak, robię podłóg, słupek. Staram się tu nie ominąć żadnego. To jest taka część, że jak coś tam się pomyli, to będzie widoczne. Jedziemy aż do ostatniego słupka. I w tym ostatnim słupku będą trzy słupki. Tak standardowo. Przedostatni i teraz ostatni. Tu w tym ostatnim robię trzy. Raz, robię dwa i jeszcze trzy. Tak, to jest ten nasz trójkącik. Wróciliśmy już do samych słupków. I nawrotka. Siedem oczek łańcuszka. Cztery, pięć, sześć, 7 w tej dłuższej pętelce, półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek i teraz 12 oczek łańcuszka, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, odwracam. I tu w ten łańcuszek, jak zwykle, półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek i 4 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. No i teraz tu troszeczkę nam się zmienia. W pierwszym słupku robię 4 słupki. Czyli raz w to samo miejsce, dwa w to samo miejsce, trzy i w to samo miejsce, cztery. To już jest 11 rząd. Dalej robię dwa oczka łańcuszka. Omijam dwa słupki i wbijam się w trzeci. Znowu robię dwa oczka łańcuszka. Omijam dwa słupki i wbijam się w trzeci. Tak, w ten sposób nam teraz wychodzi. I tak tym sposobem robimy do samego końca. Czyli dwa oczka łańcuszka, dwa omijam, w trzeci się wbijam. Znowu dwa oczka łańcuszka, raz, dwa i w trzeci. Znowu dwa oczka łańcuszka, raz, dwa i wbijam się. Raz, dwa i trzeci. I jeszcze. Tych słupków powinno być 8. Więc jeżeli
komuś coś tam po drodze się pomyliło i jest różnica jednego słupka, to można jeszcze spróbować to skorygować tak, żeby było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 słupków. Tak? Czasem to jeszcze się udaje skorygować. Dwa oczka łańcuszka i cztery słupki nad słupkami. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz, trzy i cztery. Jedno oczko łańcuszka i wchodzimy z powrotem tymi motywami. Zróbcie teraz tylko do końca tu i zróbcie 7 oczek łańcuszka. Nie rozpoczynajcie 12 rzędu, zrobimy razem, bo odrobinkę nam się zmieniają motywy. Zakończyłam ten 11 rządek i tak jak mówiłam, zrobiłam 7 oczek łańcuszka. I teraz troszeczkę nam się zmienia w tych motywach, nie wszystkich. I teraz tak, słupki 3, tak jak było do tej pory. Raz, dwa i trzy. I teraz nie dwa oczka łańcuszka, tylko 7. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7. Teraz słupek, czyli motyw, gdzie zwiększamy ilość łańcuszków. Tak? W ten oto sposób. Odstęp 4 oczka łańcuszka, tak jak było. I teraz też ten zmieniony motyw, czyli 3 słupki. Raz, dwa, trzy, tak, 7 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 1 słupek, podług i odstęp 4 oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, 4, i znowu zmieniony motyw. Raz, dwa, trzy, 7 oczek łańcuszka, 4, 5, 6, 7 i słupek. I jeszcze jeden zmieniony motyw. Tu 4 oczka odstępu. I jeszcze jeden czwarty zmieniony motyw. Raz, dwa, trzy i 7 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6. 7 i słupek. Cztery oczka łańcuszka jako odstęp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Źle, 4 tylko miały być. Tak, 4. I teraz piąty motyw robię zwykły, taki jak tutaj był, czyli 3 słupki, raz, dwa i trzy, dwa oczka łańcuszka, tylko dwa, czyli powrót do tego zwykłego motywu.
Czyli ten 12 rządek jest odrobinką inny. Te łuki są tak samo duże jak te, no bo one już są tymi łukami zewnętrznymi, więc to będzie na zewnątrz. Teraz robimy sobie dwa oczka łańcuszka jako odstęp. No i teraz są same słupki. Tu nad tymi czterema słupkami robimy cztery słupki. Trzy i cztery. Tutaj nad dwoma oczkami łańcuszka dwa słupki. Wszystko zamykamy słupkami. Tak, słupek nad słupkiem. Pod łukami, tu są dwa oczka łańcuszka, więc muszę zrobić dwa słupki. Raz. Dwa i słupek nad słupkiem. I znowu pod łukiem dwa słupki. Nad słupkiem słupek. Pod łukiem dwa słupki. I słupek nad słupkiem. Pod łukiem dwa słupki i słupek nad słupkiem. Pod łukiem dwa, słupek nad słupkiem i znowu pod łukiem dwa słupki. I słupek nad słupkiem. I już zbliżamy się do końca. Jeszcze tu. I już zostały nam teraz same słupki. Nad ostatnim tylko będziemy robić trzy razy. Tak. I został nam już ten ostatni. Tu robimy trzy słupki. Raz. Dwa. I trzy. Tak, i w ten sposób zrobiliśmy 12 rząd. Zobaczcie, że tutaj mamy 41 słupków z tego miejsca, tak? Będzie 41 słupków. To są te słupki, które, znaczy oczka, które robiliśmy tutaj. Czyli teraz będziemy pracować. Tu, to jest tak jakby ten nasz początek. No i teraz robimy zawrotkę i znowu z Wami zrobię pierwszy rząd, a potem już będziecie sobie odtwarzać ten film w kółko i takich części będziecie robić 12. Dużo pracy, ale myślę, że efekt jest na tyle ładny, że warto troszeczkę popracować. Tu robimy znowu 7 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7 pod długi łuk. Tu nie musimy już nic kombinować, zaznaczać. Znowu półsłupek. 12 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Odwracam robótkę.
Tam oczywiście wbijaliśmy się w konkretne oczko. Teraz już tego robić nie musimy. Tak. I znowu półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek. Cztery oczka łańcuszka. I zaczynamy pierwsze okrążenie. Pierwsze okrążenie, znaczy okrążenie, no pierwszy rządek zaczynaliśmy w ten sposób, że robiliśmy dwa słupki w pierwszym oczku. Tak, raz i dwa. Teraz w drugim oczku też robię dwa słupki. Raz i dwa. Tak? Tak było w pierwszym. Teraz jedno oczko łańcuszka jako odstęp. Omijam teraz trzy słupki. Raz, dwa, trzy omijam. Wbijam się w czwarty i robię mój motyw. Czyli trzy słupki, trzy, dwa oczka łańcuszka i słupek. I już mam zrobiony pierwszy motyw. Potem cztery oczka łańcuszka odstępu. No i teraz, wtedy mieliśmy te znaczniki, a teraz muszę sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, wbijam się w dziewiąty. I w dziewiątym robię nasz motyw, czyli trzy słupki. Tak, trzy, dwa oczka łańcuszka i słupek. Znowu cztery oczka łańcuszka odstępu i omijam 8, w dziewiąty się wbijam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, wbijam się w dziewiąty. Tak, raz, dwa, trzy. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze słupek. Tak, już mam trzy motywy. Cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i cztery. Znowu omijam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wbijam się w dziewiąty. I robię motyw. Dwa. Trzy. Teraz dwa oczka łańcuszka. I słupek. Tak. Teraz robię cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i cztery. I zobaczcie, teraz już jest proste, bo wbijam się w to oczko. Czyli słupek, słupek, słupek. Dwa oczka łańcuszka i słupek. I to jest nasz pierwszy rządek, ewentualnie jak ktoś woli trzynasty, tak? Czyli pierwszy, który robiliśmy wcześniej. Siedem oczek łańcuszka. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Odwracam robótkę. I biorę się za drugi rządek. Kochani,
W ten sposób robimy dokładnie 144 rzędy, czyli tu jest 12, tak? I robimy 12 takich ramion, bo tu już zaczęliśmy drugie ramię, potem zaczniemy trzecie i tak dalej. Jak zrobię dokładnie 143 rzędy, czyli już będę na końcu tego 12 ramienia, wrócę do Was, bo musimy razem to połączyć, tak? Czyli zrobię właściwie 11 rządek z tego 12 ramienia i wtedy razem połączymy ten kołnierz i potem razem połączymy łańcuszkiem do naszej serwetki. Pracujcie, zajmie to sporo czasu, ale jak zrobicie, ja też to dokończę, wrócę i razem zakończymy. Moja serwetka jest już w takim stanie. Zrobiłam 12 motywów, które zerknijcie, one się same układają w takie koło. W środku położyłam już tę część, którą będziemy łączyć. I zerknijcie tu. Tutaj mam już 12 rządek rozpoczęty i tu od tego niebieskiego znacznika będziemy łączyć. Jak już połączymy, potem będziemy łączyć całą serwetę z kołnierzem. Tu zakończyłam, gdzie mam teraz czerwony znacznik. Tych łuków do łączenia będziemy mieli 72. No dobrze, czyli teraz nas interesuje to łączenie. No to zabieramy się za łączenie. Tak jak już pokazywałam, zrobiłam cztery motywy, te cztery z dłuższymi uszkami i rozpoczęłam piąty motyw, czyli tu miałam cztery oczka łańcuszka, trzy słupki, zrobiłam na razie jedno oczko łańcuszka w motywie, a drugie zrobię już łącząc tutaj. Będę starała się robić to dosyć wolno, więc panie, które narzekają, że jest za wolno, no muszą się uzbroić w cierpliwość. Dla mnie to też nie jest łatwa sprawa, żeby to zrobić. Zrobiłam oczko łańcuszka w tym piątym już motywie. Teraz łączę tu, czyli ten motyw z góry w to oczko, z którego wychodził motyw. Czyli to było pierwsze oczko naszej robótki. I tu robię oczko ścisłe. I powiedzmy, że to już jest tak jakby drugie oczko łańcuszka z tego motywu, tak? Teraz tu muszę zrobić słupek, ale słupek muszę wbić się w ten sposób. Tutaj było 6 oczek łańcuszka. W pierwsze oczko łańcuszka, tu musimy sobie ten łańcuszek troszeczkę odwrócić, żeby było nam łatwiej. Musimy pamiętać, że tu jest 6. Tak? Wbijam się tu w oczko i to jest jakby jedna pętelka. Teraz dopiero zaczynam swój słupek, czyli nawijam i wbijam się tutaj, tak jakbym robiła normalnie motyw. Przeciągam raz, przeciągam przez dwie pętelki i teraz tak jakby tej środkowej w ogóle tu nie było. I przeciągam przez wszystkie pętelki.
I w ten sposób już mamy delikatnie połączone, tak, dwoma oczkami. Teraz nad tymi motywami były dwa oczka łańcuszka, tak? Czyli robię tutaj w drugim oczku łańcuszka, robię oczko ścisłe. Tu jakieś takie duże oko mi wyszło, muszę to ściągnąć. Czyli pierwsze oczko ścisłe, tak? Dobrze zrobiłam? Niekoniecznie. Chyba dobrze. I jeszcze trzecie oczko tu i robię, tak, oczko ścisłe. Czyli tu z tego łańcuszka już zabrałam trzy oczka. Teraz tutaj muszę już robić słupki. Czyli w następnym, tu czwartym oczku łańcuszka, znowu się wbijam. Nie jest to wygodne, nawet żeby Wam pokazać. Wbiłam się i to jest jakby ta jedna moja pętelka. I zaczynam słupek, wbijam się w pierwszy słupek. Czyli tak jakby kontynuuję sobie i teraz przez wszystkie. Kontynuuję 12 rząd. I następny słupek, czyli tutaj już mamy piąte oczko łańcuszka, wbijam się w to oczko, nawijam tu w drugie oczko, tak jak 12 rząd, przeciągam raz i teraz przeciągam wszystkie. Tak. I tutaj muszę się wbić w szóste oczko łańcuszka, szóste, czyli jeszcze przed tą pętelką, w której robiłam motyw. Znowu nawijam. Jestem tu w trzecim słupku i robię słupek i łączę wszystkie te pętelki. Jest ich tam dużo, więc trzeba z wyczuciem. Nie poszło. Jeszcze raz. Ostatnie oczko łańcuszka, nawijam, wbijam się tu w przedostatni słupek, raz i teraz powinno mi przejść tu i przez wszystkie. Jest. Teraz wbijam się już w to oczko, gdzie jest motyw, tak? Znowu nawijam i tu wbijam się w ostatni już tu słupek. I znowu raz i przez wszystkie. Tak. Czyli już mamy tę, zobaczcie, pierwszą część połączoną. Będzie tutaj odrobinę grubiej, ale nie będzie to widoczne. Teraz myślę, że już będzie łatwiej. Tutaj mamy 8 oczek łańcuszka. Tak, o tym musimy pamiętać. Tu będzie też 8 oczek łańcuszka i tu będzie też 8 oczek łańcuszka. Nie zapominamy o tych oczkach, gdzie są motywy. I dalej. Pierwsze oczko łańcuszka, wbijam się tu. Często niestety to takie trochę na wyczucie. Zawijam, tak jak słupek. I tu pamiętamy, że w 12 robimy same słupki i robimy dalej tak samo. Czyli tu muszę zrobić dwa słupki pod tym pierwszym łukiem, tak? Czyli jest tu i przeciągam przez wszystkie. Znowu, następne oczko łańcuszka. Wbijam się tu, tak, zawijam i znowu pod łuk, no bo tu muszę zrobić drugi,
drugi słupek. Dalej wbijam się trzecie oczko łańcuszka. Zawijam i wbijam się w słupek. Tak, i już przez wszystkie. Czwarte oczko łańcuszka. Zawijam, wbijam się pod. Tu muszę zrobić dwa słupki, tak? Piąte oczko łańcuszka. Zawijam, pod. I przez wszystkie. Teraz szóste oczko łańcuszka. Również muszą znaleźć tu miejsce. Może to trochę nieporadnie wygląda, ale pod kamerą to tak ciężko. Tak, i teraz w słupek wbijam się. Robię słupek. Tak. Siódme oczko łańcuszka. Tu siódme. I robię następny słupek. Tak, tu teraz jest siódmy. I przez wszystkie. Ósmy. I tu teraz ósme oczko łańcuszka. Koniecznie musi być 8, bo nie wyjdzie nam tak jak trzeba. I teraz jeszcze tu jest drugi słupek, prawda? W tę krateczkę. 8. No i skończyliśmy łańcuszek. Teraz to oczko, gdzie mamy motyw. Czyli wbijamy się tu. I znowu słupek, który idzie nam tutaj. A, teraz wychodzi już nad słupkiem. I dalej. No i w ten sposób musimy jeszcze zrobić dalej. Znowu łańcuszek z 8 oczek. Z 8 oczek łańcuszka. Tak, tu 8 oczek. 8. Pamiętać, że jeszcze tu jest jedno. Tu jest jedno. No to jedziemy dalej. Postaram się teraz troszeczkę szybciej. Pierwsze oczko łańcuszka. Wbiłam się. Nawijam. Pod pierwszy łuk robię słupek. Drugie oczko łańcuszka. Nawijam i tu drugi słupek. Tak. Trzecie oczko łańcuszka. Nawijam i tu jest słupek nad słupkiem. Tak, to było trzecie. Dalej, czwarte i znowu nawijam i tu jest słupek pod łukiem. To było czwarte. Teraz piąte i tu drugi słupek pod łukiem. Szóste. I mamy słupek nad słupkiem. Siódme.
pod łukiem słupek. Ósme. Czyli słupek tu mi wychodzi pod łukiem. Tak, to było ósme. No i teraz oczko, w którym jest motyw. I robię następny słupek. Tak, teraz wychodzi słupek już nad słupkiem. Tak, i już jesteśmy, zobaczcie, prawie pod koniec tego naszego łączenia. Przesunę sobie troszeczkę, moją miską przyłożyłam, żeby mi nie uciekało, żebym nie wyjechała tutaj poza kadr. I teraz znowu mamy tu 8 oczek łańcuszka i motyw. Czyli robimy dalej. Znowu znajduję pierwsze oczko łańcuszka. Nie zawsze jest to łatwe, a szczególnie tutaj to pierwsze jest dosyć ciasne. Jest. I znowu jest raz. Wychodzi mi tu pod łuk. Potem liczymy sobie drugie oczko łańcuszka. Trzecie oczko będzie tu. Tak. Trzecie. Czwarte. Piąte. Szóste. Gdzieś tu. Szóste. Teraz w słupek. Siódme. Zawijam. Tu wchodzę już. Tak. Ósme. I to jest to ostatnie. Akurat wszystko mi wyszło jak trzeba. Jeżeli coś tam nam się tu o jedno oczko nie zgadza, można pokombinować, wcale nie trzeba próć. Tak, to jest to ósme. Teraz mamy motyw, czyli tutaj. Znowu słupek. Pod pierwszy. Tak. No i teraz wydaje się, że tu mamy za mało, tak, ale jest dobrze. To jest wszystko tak jak trzeba. Przesunę troszkę tu. I teraz tu mam 4. Czyli wchodzę w pierwsze oczko łańcuszka. I tu wchodzę w drugi słupek już. Tak.
drugi. Teraz wchodzę tu w drugie oczko łańcuszka. Jest słupek tu, już w tym przedostatnim. Tak. Trzecie oczko łańcuszka. Tu wbijam się w trzecie oczko. Robię słupek w ostatni tu słupek. Jest. Czwarte oczko łańcuszka. Wbijam się. Robię słupek w ostatnie, w ostatni słupek. I zostały nam jeszcze tutaj dwa oczka, bo tu wychodziły dwa słupki i tu wychodziły dwa słupki. Tu, gdzie wychodziły dwa słupki, tak, tu zabieram, czyli to jest to nasze oczko, słupek w ostatnie oczko, czyli tutaj robię słupek. Tak, czyli to już jest przedostatni słupek i jeszcze jedno oczko tu, o, ostatnie, nawijam i znowu wchodzę tu. Tak, i teraz przez wszystkie. Dobrze. I teraz tak, nawet jeżeli tutaj w tej całej, w tym całym szeregu pomylimy się gdzieś o jedno oczko, naprawdę to nie będzie widoczne. W ten sposób to robimy. Nie pamiętam, czy tu powinny być 3 czy 4. U mnie wyszły 4, ale zerknę tu. Tak, w poprzednim wychodziło, że 3, a u mnie wyszły 4. Trudno, jest jeden słupek więcej, ale nie będzie to w żaden sposób widoczne. Teraz już ostatnia część łączenia. Tu musimy połączyć. Tu zrobimy taką imitację takiej pętelki. Czyli teraz oczkami ścisłymi musimy przejść tu, 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 tu. Ja przechodzę tędy i tu myślę, że 4... cztery jeszcze tutaj oczka ścisłe na tym łuku. No dobrze, to już jedziemy dalej z oczkami ścisłymi. Czyli tu sobie w tym słupku zrobię oczko ścisłe, żeby przejść dalej. Tak, jeszcze jedno zrobię. No już tu sobie przejdę na łuk. Musicie to według uznania. Najlepiej oczywiście jest tak, że robimy oczko ścisłe w każdym oczku łańcuszka. Tak byłoby idealnie, ale nie zawsze tak się udaje. Czasem ten łańcuszek jest po prostu skręcony. I jest zwyczajnie trudno. Tak, i już przeszłam do tego łańcuszka. Tu zrobię 4. Tu się bardziej postaram. Raz. Tu 2. 3. I 4. Tak. No i teraz łączę tu. Zrobię sobie jedno oczko łańcuszka. Tak. Tutaj zrobię sobie oczko ścisłe.
Tak, jeszcze jedno oczko łańcuszka. I tutaj zostawię jedno oczko wolne i wbiję się tu w następne. I tutaj zrobię już zakończenie, czyli oczko ścisłe. Zerkam, czy na pewno to wyszło mi tak dobrze, jak bym chciała. Myślę, że nie jest źle. Tutaj trochę mi się odwraca, ale tu zaraz poprawię i już nie będzie mi się odwracało. Teraz koniecznie już ścinam nitkę i tutaj muszę zakończyć, tak? Tu zaraz biorę sobie oczywiście igłę. Igłę, która mi pomoże w zakończeniu naszej robótki. Czyli już sobie za chwilę zrobię poza wizją. Tutaj ładnie zakończę tę robótkę, tak? A za chwilę pokażę jeszcze, jak połączyć całość tutaj w koło naszą serwetkę. Zerknijcie, jak ładnie wyszedł nam ten szef. Oczywiście to też już musimy wrobić i obciąć nitkę. Zakończyłam już tutaj tę niteczkę, wrobiłam ją. No i trzeba połączyć teraz nasz kołnierz z naszą serwetką. Pokazywałam tutaj na końcu, tu był taki mój znacznik, już go zdjęłam. No i teraz trzeba to połączyć. Na początek robię trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa i trzy. Teraz biorę się za pierwszy łuk. To nie ten, który robiliśmy tu ostatni, tak? Taki, tu jest taki pogrubiony, tylko bierzemy się za ten następny. Biorę pod łuk, tak? I robię tu półsłupek. Robię w ten sposób. Pomiędzy tu wyciągam sobie niteczkę. Jeszcze raz. Tak, tu niteczka, mam dwie pętelki i przeciągam. Znowu trzy oczka łańcuszka i z dołu biorę pętelkę tu w tym miejscu, tak? I znowu półsłupek. Te dolne robi się znacznie łatwiej. Znowu trzy oczka łańcuszka, dwa i trzy. Nie mogę ominąć żadnego łuku, ponieważ no, ta ilość jest taka sama. Znowu niteczkę przeciągam sobie tu i jeszcze raz. I znowu trzy oczka łańcuszka. Tak. Łuk od dołu. Robię pół słupek. Znowu trzy oczka łańcuszka. I tu następny łuk, przeciągam tu przed niteczką, żeby mi wyszły dwie pętle na szydełku i znowu trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy i pół słupek na dolnym łuku i znowu raz, dwa, trzy i szukam następnego łuku, przeciągam i znowu raz, dwa, trzy, dolny łuk i tak dalej. Już rozłożę, jak to wygląda, to połączenie. Zobaczcie. Połączenie jest prawie praktycznie niewidoczne.
W ten sposób obróbcie całą serwetkę z kołnierzem i dojedziecie tutaj do tego miejsca i tutaj będziemy kończyć. Jak ja już tutaj dojadę, wtedy jeszcze raz tu pokażę, jak zakończyć i to już będzie koniec serwety. I już prawie kończę. Tu zostały mi jeszcze dwa łuki do połączenia. Czyli tu mamy półsłupek, trzy oczka łańcuszka, ostatni łuk z góry zabieram, półsłupek, trzy oczka łańcuszka, trzy i teraz wbijam się w to miejsce, z którego rozpoczynałam tutaj. Pamiętamy, były dwa oczka łańcuszka albo trzy i tu był słupek, czyli tu wbijam się dokładnie w szczyt tego słupka, robię oczko ścisłe i mam zakończoną naszą serwetę. Obcinam, jak widzicie, ilość łuków się zgadzała, wszystko jest ok. Tu wyciągam, oczywiście biorę igłę i igłą próbuję sobie to ładnie zakończyć. Początek tego mojego wplatania ja robię w ten sposób, że w następne oczko wbijam się pod dwie niteczki, a potem wbijam się dokładnie w to samo miejsce, z którego wychodziła ta moja nitka. Przeciągam i w ten sposób nie widać miejsca, w którym kończyłam. Oczywiście teraz muszę tutaj ładnie sobie wpleść tę moją nitkę na tyle mocno, żeby to nam się nie popruło. Kochani, serweta jest dosyć skomplikowana, ale jest naprawdę bardzo ładna, duża, oryginalna. Zachęcam do zrobienia. Teraz już wymaga tylko zmoczenia, na przykład w łudze. Można ługę zmoczyć, przepraszam, zmieszać z wodą, wtedy będzie mniej sztywna. Rozpiąć na styropianie, ewentualnie, nie wiem, na dywanie, tak żeby ona nabrała ładnego kształtu. Zachęcam do zrobienia, jest naprawdę piękna i warta tej pracy włożonej. Do zobaczenia, zachęcam do oglądania następnych moich filmików.